Cztery pary małżeńskie Zełku otrzymały dziś z rąk prezydenta miasta medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie jest przyznawane w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej parom z minimum 50-letnim stażem. Poprzednia taka uroczystość miała miejsce w maju. Wtedy medale wręczono aż 14 parom. Jak mówi Piotr Gajewski, naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego, z roku na rok przyznajemy coraz więcej wniosków o przyznanie odznaczenia. W tym roku wręczyliśmy z dzisiejszymi 4 19 parom już medale za długoletnie pożycie. W oczekiwaniu jest 12 wniosków, czyli w najbliższym czasie będziemy realizowali kolejne. Z roku na rok daje nam się coraz więcej tych wniosków składać, co jest pocieszające. To jest niesamowite doświadczenie spotkać się z ludźmi, którzy mają za sobą tak poważny staż małżeński. To jest dla nas ogromne świadectwo, no i baza do czerpania wiedzy, jak to uczynić, żeby jak najlepiej przeżywać ze sobą niełatwe lata życia małżeńskiego, bo nigdy nie jest łatwo. Wśród odznaczonych małżeństw znaleźli się Teresa i Stanisław Wiśniewscy oraz Wacława i Edward Zieliński. Pary zgodnie twierdzą, że przepisem na długoletnie pożycie jest szybki ślub. 50. Ja jestem z Grajewa, mąż z Ełku. I tutaj przyjechałam do Ełku. Nad jeziorem żeśmy się zapoznali, jak było te 24 na Jana. No i żeśmy tak pochodzili, się zapoznali, bo to była zabawa nad jeziorem. Mąż później zaczął do mnie do Grajewa przyjeżdżać, ja tutaj do Ełku. I tak żeśmy chodzili pół roku tylko i po pół roku żeśmy wzięli tutaj ślub. Trzeba właśnie jeden drugiemu ustępować, bo jeśli się człowiek nie ustępuje, a jest i mąż nerwowy, czy tam ja nerwowa, nie, no to już w ten czas już by było już niedobrze. Ale jak po prostu jeden drugiemu ustępuje, no to jakoś przeżyło się na 50. W listopadzie będzie, dokładnie 14 listopada. Długo nie chodzić przed tym ślubem. Bo jak długo się chodzi, to później się można szybko... My 3 miesiące żeśmy chodzili, a 50 lat się przeżyło. A chodzą po 2 lata, po 5, a później po roku czasu małżeństwo się rozpada. 30 lat, jak żeśmy byli małżeństwem, to już to było, już dzieci były, już dorosłe były. Żeśmy obchodzili 30-rocznicę, także co 10 lat to było już to inaczej, bo dzieci z dziećmi już były starsze. Dzieci dorastały, a się rozchodziły, się rozjeżdżali po świecie.